czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. I got broads in Atlanta, chasing to be in the family. Mam nadzieję, że będzie chodził i służył. Jedynie o to, kurde, mam nadzieję, że ludzie wyczują ten los, żeby tu się nic więcej nie działo, no. Jak spuszczałem olej, żadnych opiłków nie było, ani nic. Ja podejrzewam, że może jak robił remont, to coś źle poskładał, może jakieś podkładki nie dał. Albo się wybiera, gdyby, no, ciężko mu określić. Aczkolwiek, no luz da się wyczuć, tylko trzeba o nim trochę powiedzieć, a tak to jest... A to w kresówkach to tak zawsze ale jest. Nie, naprawdę, tu jest najprawdopodobniej wybierak zużyty, bo naprawdę ciężko jest z nim. Musisz mieć tak delikatną nogę przy wbijaniu. A to u mnie to samo. Nie wierzę, że u ciebie jest ten. No jak go odpalę na luzie, tak, ale jak go odpalę, to ty nie wbijesz luzu. A tu nawet jak jest zgaszony, to nie chodzi o to, że... Tam. Aha, no to wybieram... spróbuj luz wbić, Kuba. Wbij jedynkę. Ale on musi kręcić kołem, żeby w ogóle biegł. No. Teraz jest ten. No spróbuj luz wbić, Kuba. Ale to nawet nie da się tego wyczuć. Masz delikatną nogę. Teraz jest jedynka. Teraz jest jedynka. Teraz luz musisz dać do góry. Czyli tu jedynka jest na dół? No normalnie tak jak to ja w każdym. Standardowo. A sprzęgło, Kuba, może? Raczej. Nie, bez sprzęgła. Bez? No jak jest zgaszone, to bez. To lepiej, żeby właśnie zaprzeć koło w tym momencie, co jest ten, i wtedy próbować majta. Nie wbiłeś. Najlepiej na niego usiąść, rozumiesz? I sobie tak patrzeć, czy jest bieg, czy nie. Bo tak nas tym to... Super. A czy są tu policjanci? Bo oni często stoją. Gdzie, tu? No. No ja tam, pieniądze mam. A co, chcesz jechać? No przejadłem się jeszcze ostatni raz. Nie? No to dawaj. Tak? Ostatnia jazda Tomka Kajik z Dekiem. A może jeszcze przyjadę? A może jeszcze przyjedziesz? Może na Godziębę po żwirowni pojeździć? Czy tu policja często stoi? Ja nie wiem, ja tu nie jestem. Palimy Kajik z Deka. Ostatnia jazda Tomka. Czy ten? Rzeczy do auta odłożyć, bo zaraz to pobudzi. Poczekaj, nie zamykaj. My będziemy patrzeć, czy policja nie stoi. Stąd? No. Bo i tak go trzeba najpierw zagrać. Nie będziemy go kapować. To się Tomkowi najbardziej spodobało.
mało. Co? No to na koło. Małe, zwinne i przyjemne. Mało miejsca do przewozu. Nie? I szprychy dałem do naciągnięcia, bo kuźwa nowe koło w tych Chińczykach, jak jest nowe koło, to szprychy są luźne. Teoretycznie powinny być kształtowe, ale wiadomo, że jakiś czas w Chińczykach zawsze, nieważne jaki jest sprzęt, czy MRF-a, czy nie, to zawsze sprawdzić ręką, czy się szprychy nie luźnią. Bo później już nieraz widziałem przypadki, że ludzie jeżdżą, to możesz tak ruszać szprychami i później się zastanawiają, czemu szprychy gubią, nie? Czyli nas wyniósł całe 1300 zł sprzęt. Elegant. A mnie 1700. A Tomka 1700. Nie wiem, czy potrafi chłopak zrobić internet. No, potrafi zrobić internet. Co się nie robi dla Blacka, nie? Biznesman jest. Nie, bo przepłaciłem za niego, zajawiłem się gościu i mówił, weź to, bo ja, on wiedział, że często kupuję jakieś te, nie? Przyjechałem, okazało się, że tu właśnie koło rozwalone. Tu zamiast siedzenia to był kawałek gąbki z materaca obity jakimś tym, mówi ja pierdolę. Jedyne co było dobre w tym KXD-ku to silnik właśnie, nie? To Tomek, chodź go, odstawiaj go. Tomku, weź swój sprzęt na razie. Jedzie, jedzie. Ekipowy. Ty, a powiedz mi ten? Odpal i jedź. Znasz kogoś. Tomek jedzie. Bo on leżał na tym wałcie. Albo tu wlepę przykleić, wiesz? Nie no, bo on na tym był oparty w aucie i pewnie było zardzewiałe i pękło. Nie, delikatnie już ten i już go podrywa. Super cross. Wstawiaj, Tomek. Jedziemy. Weź go tam przodem koło skuterka. Tu się zmieści. To przestawię trochę dragstera. Tu wjedzie? Wjedzie. Przodem ładnie, ładnie. Pyk jest. No to co, czekajcie na odcinek z KXD-kiem. Będziemy go upalać wszyscy. Raczej dwuosobowy to on nie jest, ale dzięki Tomek jeszcze raz. Ale delikatnie się odkręci. Jego już... Ma strasznie agresywne sprzęt. Jak na racha jos. A zrób minę do tego. Dobra, a może przy KXD-ku daj. Sznek, tu wejdź.
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.